Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont 4U. Witam Was w kolejnym filmie. Dziś powrót na budowę, którą no, prawdopodobnie niektórzy widzowie już znają z moich filmów, bo wykonywałem tutaj takie instalacyjne tematy, ogrzewanie podłogowe, instalacje wody użytkowej, kanalizacje i tak dalej. Tak więc no, raczej tym się zajmowałem. I w środku tutaj raczej nic nie wykonywałem dalej. Zobaczcie, no, kotłownia tak jak została zostawiona przeze mnie, no to tak ona wygląda. Nic tutaj nie ruszyłem, bo po prostu no, pracowałem gdzie indziej, zresztą no, sami wiecie gdzie. Akurat w najbliższej przyszłości będę wykonywał tutaj instalację rekuperacji i być może zrobię już kotłownię. Zobaczymy jak to tam wyjdzie u mnie z czasem. Mam nadzieję, że akurat się to wszystko uda zrobić, bo jakby materiały są z jednej hurtowni i fajnie by to było zapiąć no tak razem po prostu w jednym czasie. I tak, instalacja rekuperacji już, zobaczcie sobie, pewne kroki poczyniłem, jeżeli chodzi o tą instalację. Zobaczcie sobie jak to wygląda. Za chwilkę wejdę tam na piętro, pokażę jak to wyszło, ale najpierw kilka słów takich technicznych ode mnie. I powiem tak. Instalacja jest wykonana na systemie Zender. Akurat no, całkowity przypadek, bo no, to akurat było dostępne w hurtowni i to żeśmy z inwestorem zamówili. Plan tego domu został wysłany właśnie no, do tej firmy dzięki moim no, kolegom ze sprzedaży, którzy podesłali ten plan. Firma zrobiła wycenę, zrobiła projekt tej instalacji w tym domu, tak więc no, wyświetlą się właśnie Wam na ekranie. Skrzynki nawiewne, wywiewne są pozaznaczane. Nawiewne na niebiesko, wywiewne na czerwono, tak więc możecie sobie zobaczyć i też przy okazji zobaczycie plan tego domu, jak to wszystko wygląda. W sumie dobrze, bo no, teoria teorią, tak, no wszyscy wiemy, że, znaczy no, ci co się orientują, gdzie powinny być skrzynki nawiewne, gdzie wywiewne, ale no dobrze, że ktoś to po prostu, że tak powiem, przeniósł na papier i się podpisał pod tym, bo ja mam ułatwioną robotę i tyle. I mało tego, był tutaj u nas pan doradca produktowy właśnie z firmy Zender i powiedział mi jak ugryźć temat, podpowiedział parę rzeczy, co jak zrobić, żeby było wygodnie. I okazało się, że rekuperator najpierw miał być w kotłowni, później pomyśleliśmy, że zrobimy go w garażu, tak, żeby było wygodniej, a na sam koniec on wyląduje w spiżarni, która się znajduje właśnie tam. Dlaczego? Argumenty są takie, że to jest no, centrum jakby domu i on powiedział, że no, w sumie najwygodniej by było tam zrobić rekuperator i dodatkowo jeszcze no, też będzie oszczędność w materiale, no bo nie będzie trzeba tych wszystkich rur ciągnąć do kotłowni, tylko po prostu wszystko zrobimy w spiżarni. Dla mnie lepiej, no bo wiecie, no, mniej trochę roboty. I tak naprawdę mówię, oszczędność materiałów. Dobra, tak to wygląda, jeżeli chodzi tutaj o piętro. Praktycznie no, całe rurowanie piętra mam już wykonane. Rury biegną sobie do garderoby. Tam jest trochę nawarstwienie tych rur. Jedna jest wyżej, druga niżej. No trochę mi się to pokrosowało, ale nie wiem, czy dało się inaczej. Generalnie tutaj na sufitach będzie jeszcze 40 cm celulozy, tak więc nie martwię się o to, że te rury nie będą w ociepleniu, bo będą. I wszystkie te rury nawiewne i wywiewne schodzą sobie do właśnie spiżarni. Tutaj mamy 5 sztuk rur wywiewnych, a nawiewnych mamy 3 sztuki, tak akurat tutaj wyszło na piętrze. I tyle. Dzisiaj zajmę się dołem. Wykonam sobie orurowanie dołu, ale zacznę sobie od montażu rozdzielaczy, tak? Rozdzielaczy, które będą się znajdować również w spiżarni pod sufitem, znaczy no pod stropem i tak naprawdę no, będzie do nich dostęp, tutaj będzie trzeba jakiś lekki sufit wymyślić, jakiś rozbieralny, nie wiem, może Armstrong czy coś, no, albo coś innego się wymyśli, czy jakieś fajne takie rewizje się porobi, tak żeby po prostu był do tego dostęp. Dobra, słuchajcie, nie ględzę więcej, biorę się za montaż rozdzielaczy, ale zanim rozdzielacze, no to zobaczycie krótkie timelapsy z tego, co robiłem właśnie na górze. Zapraszam na film.
Pracę zaczynam od przygotowania wszystkich skrzynek rozprężnych, które będą zamontowane w tym domu. O co chodzi? Generalnie firma Zender posiada akurat w swojej ofercie takie skrzynki, które można zamontować dwojako. Pierwszy sposób to taki, w którym skrzynki montujemy na stropie, robimy sobie przewiert przez strop i wszystkie rury od instalacji ukrywamy w warstwie styropianu pod ogrzewaniem podłogowym. Tutaj akurat nie było takiej możliwości, dlatego bo na piętrze jest tylko 6 cm styropianu, a rury mają 9 cm, tak więc to by po prostu nie zagrało, chyba że użylibyśmy jakieś kanały płaskie, które niestety są droższe w zakupie i dlatego zdecydowaliśmy się na tą drugą opcję, żeby wszystko ukryć pod stropem, pomiędzy sufitami podwieszanymi a stropem, bo tutaj akurat na tej inwestycji zarówno parter jak i piętro to będą sufity podwieszane. Następna rzecz, jaką robię, to montuję wszystkie skrzynki rozprężne tak, żeby one były po prostu już zamontowane zgodnie z projektem, aczkolwiek no tutaj w kilku miejscach musiałem się niestety przesunąć, bo tak akurat wypadały wiązary, a w jednym miejscu projektant nie przewidział szafy zabudowanej i po prostu no ten anemostat, który by był później wystawałby pod sufitem, byłby w szafie, no co raczej nie miałoby racji bytu, dlatego po prostu no to troszeczkę przesunąłem. Raczej uważam, że to nie jest jakiś mega błąd. Generalnie zasada jest taka, że skrzynki rozprężne montujemy w możliwie jak najdalszym punkcie od drzwi wejściowych do każdego pokoju. Taka jest zasada, taką zasadę przekazał mi pan, z którym tutaj rozmawiałem na budowie, z firmy Zender, który nas odwiedził. Wszystkie rury, zarówno nawiewne, jak i wywiewne, schodzą się docelowo do garderoby i w tej garderobie jest wykonany przepust przez strop, który prowadzi wprost do spiżarni, bowiem nad spiżarnią jest właśnie garderoba, która znajduje się na piętrze. Tutaj właśnie teraz widać ten przepust. Zostawiliśmy wcześniej miejsce w garderobie obłożone styropianem i tam nie było wylewki ani nie było ułożone ogrzewanie podłogowe, po to właśnie, żeby później przekuć te rury. Uważam, że to jest rozsądne wyjście, dlatego bo nie denerwujemy się, że uszkodzimy później ogrzewanie podłogowe albo po prostu no, mamy więcej roboty. Tak więc no, tak sobie to wcześniej przygotowałem. Zresztą stali widzowie, którzy oglądają moje filmy, doskonale o tym wiedzą. Na piętrze jest 5 rur wywiewnych i 3 rury nawiewne. Zacząłem sobie montaż od rur wywiewnych, tak żeby mi się tutaj nic nie poplątało, a na sam koniec dołożyłem rury nawiewne, których było mniej, ale jak widzieliście na początku filmu, jeden mały kros mi się niestety zrobił. Po przymocowaniu do ściany wszystkich rur, które są w garderobie i schodzą właśnie do spiżarni, biorę się za montaż rozdzielaczy. Akurat w tym wypadku są dwa rozdzielacze, jeden nawiewny, drugi wywiewny. Wywiewny jest 12-sekcyjny, a nawiewny jest 8-sekcyjny. Tak po prostu wyszło. Rozdzielacze są bez tłumików. Należy pamiętać, żeby je zamontować w odpowiedniej wysokości pod stropem. O co chodzi generalnie? Jeżeli się przyjrzycie tutaj na te timelapsy, to zauważycie, że te rozdzielacze mają takie zawleczki, które trzymają rury i jeżeli byśmy je przymocowali maksymalnie wysoko, co by było niestety, co by było no, korzystniejsze, dlatego bo można by było zrobić wyżej sufit, a tak to niestety nie można. Jeżeli byśmy je przymocowali bezpośrednio do stropu, bez żadnej przerwy, to po prostu nie jesteśmy w stanie wyjąć tych zawleczek. Wszystkie rury montowane są na taśmę perforowaną, która jest dedykowana do właśnie tego systemu. Jestem z powrotem. Tak jak widzieliście przed chwilką w timelapsach, rozdzielacze również sobie zamontowałem. Zobaczcie sobie. Ten większy rozdzielacz to jest rozdzielacz wyciągowy, a ten mniejszy to jest rozdzielacz nawiewne. Też w międzyczasie, tego już akurat nie nagrywałem, ale przygotowałem sobie przepust na te rury, które mają tutaj być po parterze rozprowadzone. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że skrzynki rozprężne też również już zamontowałem. Zobaczcie sobie, tutaj w kuchni akurat są w projekcie przewidziane dwie wyciągowe. Nawiewne są tutaj, chociaż w projekcie są takie jakby nawiewy
jakby z przodu tej andresoli, ale generalnie ustaliłem tutaj z tym panem doradcą technicznym, że zamiast takich nawiewów można wykorzystać anemostaty, które ustawia się kierunkowo, czyli one nie wieją tam w ścianę, tylko będą wiały jakby tutaj na salon. I no takie po prostu też założymy, dlatego, bo akurat tych nawiewów od czoła nie mieli na stanie w hurtowni. Dobra, tak to wygląda, moi drodzy. Wszystko jest zamontowane. Powiem wam szczerze, że te skrzynki z Endera, nie wiem czy to będzie widać, są fajnie rozwiązane, bo można je zarówno, te mocowania są jakby no, można je odwrócić, tak? Czyli możemy albo do sufitu je zamontować, albo do podłogi, tylko że tutaj niestety w styropianie nie dało rady puścić tej rekuperacji, bo było za mało styropianu na piętrze. Tak więc tak to wygląda. Zobaczcie sobie. Jednej skrzynki rozprężnej nie mieli w hurtowni, brakło, no nie chcę czekać i dobrałem jakiś po prostu taki zamiennik. Znaczy no to też jest Zender, tylko bez tych mocowań. No tutaj trzeba było dorobić sobie, poradzić w ten sposób jakimiś takimi kątownikami metalowymi, ale to też mi się wydaje, że zagra. Tak więc no taka różnica. Podejrzewam, że od jakiegoś innego systemu, ale one wyglądają, zobaczcie, no tak naprawdę identyko. No, tylko że różnią się kolorem. Dobra, biorę się za robotę i jedziemy dalej z tematem, tym razem z parterem. Na parterze również w pierwszej kolejności zaczynam od podłączenia wszystkich rur wywiewnych. No prawie wszystkich, bo jeszcze zostanie spiżarnia, tam też jest rura wywiewna, ale ją zostawiam sobie na deser, na sam koniec, tak żeby mi po prostu to ta rura nie przeszkadzała w podłączeniu reszty. I tym sposobem właśnie podłączam sobie w pierwszej kolejności łazieneczkę, później dwie rury wywiewne, które idą do kuchni. Dlaczego akurat są dwie rury wywiewne w kuchni, dwa anemostaty będą, tego nie wiem, powiem wam szczerze, tak zaprojektował projektant, a ja się trzymam projektu. Jeżeli wy się domyślacie, to możecie po prostu napisać w komentarzu, może ja się czegoś od was dowiem. Otwór, który widzicie, przez który przekładam rury, jest wykuty niżej, dlatego, bo tam idzie belka żelbetowa nad tym otworem i nie chciałem naruszać konstrukcji budynku, dlatego zdecydowałem się wykuć to niżej. Aczkolwiek wygodniej by było przekuć go pod samym stropem. Na pewno te rury by lepiej wyglądały, ładniej by to wszystko wyglądało i nie męczyłbym się tak pewnie z samym układaniem, z samym przekładaniem przez ten otwór, dlatego, bo on, można powiedzieć, wykuty był na styk i przełożenie tych rur wcale nie było takie łatwe, jak wam się wydaje. I tyle. Ostatnie rury, jakie podłączam w salonie, to są rury do anemostatów nawiewnych, które znajdują się właśnie pod andresolą. Powiem wam szczerze, że mocowanie rur na wkręty do wiązarów, jak się domyślacie, jest o wiele łatwiejsze niż do żelbetu. Na szczęście tutaj z pomocą przyszedł mi mój stary, już sprawdzony osadzak do betonu DeWalta. Sporo osób się ostatnio o niego pytało, co się z nim dzieje, dlaczego go nie używam. On jest, działa, aczkolwiek no był już na gwarancji, ale wrócił naprawiony. Strzela, wbija gwoździe, tak więc pewnie go zobaczycie nie raz jeszcze w najbliższych filmach. I tyle. Tutaj jestem akurat już w innej koszulce, dlatego, bo brakło mi 20 metrów rury. Musiałem podjechać sobie na drugi dzień, kupić tą rurę i dokończyć tą robotę. Tak jak widzicie, montuję to również na te taśmy perforowane, spinam wszystko do rozdzielaczy, puste miejsca w rozdzielaczu zaślepiam sobie korkiem z uszczelką. Tego akurat nie będzie na filmie, ale mam nadzieję, że na koniec tego filmu sobie zobaczycie. I w sumie tyle. Zostaną jeszcze tylko do wykonania czerpnia i wyrzutnia na zewnątrz budynku z rekuperatora, ale to wykonam już jakoś tam przy okazji, przy następnych pracach, które będę wykonywał w tym domu. Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu i subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i co, moi drodzy, robota prawie skończona. Mówię prawie, bo jeszcze muszę wykonać czerpnię i wyrzutnię od rekuperatora, ale to jakoś tam przy okazji wykuję, jak będę wykonywał tutaj
inne prace. Mi ta robota zajęła około 2 dni roboczych, nawet na upartego może niecałe 2 dni robocze, bo jeszcze w międzyczasie gdzieś musiałem powyjeżdżać po materiał, też mi tam trochę zajęło, jakieś inne sprawy załatwić i tak dalej. Tak więc no, umówmy się, że w 2 dni robocze powinienem to spokojnie zrobić. Nagrywam w 3 dzień, dlatego, bo wczoraj już nie zdążyłem. Jak to wyszło? Wyszło to w ten sposób. Tu muszę jeszcze podwiesić, wiem, nie komentujcie tego. Góry nie będę wam pokazywał, bo przecież widzieliście to przed chwilą. Tak to wygląda. Trochę jest plątanina tutaj tych rur, ale no umówmy się, że to w niczym nie przeszkadza. Nie są one jakoś pozałamywane, zresztą no, złamać tą rurę to powiem wam szczerze, że jest naprawdę ciężko. Jeżeli chodzi o te rury od centralnego ogrzewania, to musiałem je troszeczkę skrócić i zamocowałem je bliżej ściany. W sumie nie wiem, dlaczego tego wcześniej nie zrobiłem. Jakoś musiałem zamulić po prostu, nie wiem w sumie, ale tak jest o wiele lepiej, bo teraz zrobimy sobie zabudowę taką, można powiedzieć, dwustopniową, czyli tutaj będzie taka zabudowa na rury i andresola będzie zabudowana jak najbliżej tego stropu. Może na M-systemie się to zrobi, dlatego żeby po prostu no, ta andresola nie wyszła jakaś toporna, no bo zobaczcie, jeżeli byśmy tu zrobili taką zabudowę 60 cm, no to by był taki trochę klocek moim zdaniem i dlatego tak tutaj ustaliliśmy. I tyle. Dwa wyciągi z kuchni, przypominam, że również w spiżarni też jest jeden wyciąg, no i tak wyglądają rozdzielacze, tak to wszystko wygląda. Do rekuperatora akurat no, potrzebne są jeszcze, firma Zender też potrzebuje skropliny i pociągnąłem je tutaj z kuchni, no bo jakby no, nie było przewidziane, że będzie w spiżarni rekuperator i po prostu no tak to uratowałem. Rura 32, dlatego, bo tutaj będą tylko skropliny, przecież żadnych tam zanieczyszczeń nie będzie. I tyle. Mam nadzieję, że ten krótki albo i długi film, nie wiem jak tam timelapsy wyszły, wam się podobał. Tak jak mówię, no 2 dni roboty, widzieliście sami w timelapsach, że nie jest to jakoś mega skomplikowane. Ja też w moich filmach czasami namawiam ludzi, zresztą no, zachęcam też, żeby pewne rzeczy wykonywać samemu. No, na tym po prostu no, polega ten mój kanał, żeby po prostu zachęcić ludzi do zrobienia pewnych rzeczy samemu. Jeżeli chodzi o rekuperację, nie są to może jakieś skomplikowane rzeczy, tak jak zresztą widzieliście, ale no, najlepiej jest, jeżeli przyjdzie do was jakiś doradca produktowy, nie ma problemu z takimi doradcami, możecie sobie załatwić gdzieś numer z internetu czy z hurtowni, w której bierzecie materiał i zadzwonić. Podejrzewam, że z chęcią przyjadą, wytłumaczą wam co i jak zrobić, zaoszczędzicie troszeczkę pieniążków i tyle w sumie. No, zachęcam każdego, kto ma jakieś zdolności manualne, żeby sobie samemu robił, zresztą wiecie to doskonale, bo nieraz o tym mówię. Dobra, kończę ten dzisiejszy materiał, do zobaczenia w kolejnym filmie. Na tej budowie prawdopodobnie jeszcze przy okazji skręcę kotłownię i w tym w sumie się zajmę chyba po niedzieli, tak więc tak to zrobimy. Dobra, lecę dalej. Na razie.